Jechaliśmy wreszcie. Przedostatni dzień naszej wielkiej akcji Święta z Niebieskim Mikołajem Polskiego Radia Białystok, kawał piwa. Dziś dojechaliśmy gdzie? Mikołaj. Dzisiaj dojechaliśmy do Łomży, do pani Beatki, która uczy się na wzorową i dobrą pielęgniarkę. I to takich właśnie ludzi chcemy między innymi promować. Tak jest. Pani Beatka to nasza dobra radiosłuchaczka. Okej, w porządku. W takim razie, czym pani Beata przekonała Cię, Mikołaju, żebyśmy właśnie tutaj dzisiaj dotarli? Pani Beata napisała do nas piękny wiersz. Przeczytam kawałek. Drogi Mikołaju, pewnie się zmęczyłeś, żeby wszystkich czas odwiedzić. Szmat drogi przebyłeś. Na Twój przyjazd od dawna tu czekam, ale nie próżnuję, pierniki wypiekam. Jestem grzeczna, że aż strach. Nie broję ja we dnie, nie broję nawet w snach. Przyjedź, Mikołaju, do Łomży kochany. Nie pozwól te święta zostać mi samej. Mamy dobrą informację dla pani Beaty. Jest i kochana Łomża przed nami, i za nami, i dookoła nas. Jest też i Mikołaj, który sprawi, że pani Beata w te święta nie będzie sama. To co? Może przejdźmy. Idziemy? Tak, idziemy. Idziemy. Bardzo ładny tunel. Idziemy pod tunelem, pod starym blokiem. Tak jest. Za chwilę zobaczymy, gdzie urzęduje. Proszę bardzo, nie mówimy numeru. A co? Nie powiemy. Cicho. Ciekawe, czy ktoś jest. Ups. Ho, 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 ho! Pani Beata sama stwierdziła, że pomieli u siebie będę się szukać. No dobra, idziemy, bardzo proszę. Nie wysoko, tutaj już mamy litery. No to zaraz będzie i potem trzeć. Stara klimatyczna klatka, lubi tak. No, na wprost. Uwaga. Dzień dobry. Zostawili goście? Czy myśmy dobrze trafili? Dzień dobry. Myślę, że tak. Nie wiem, kogo państwo szukają. No dobrze, no powiemy wprost. Szukamy pani Beaty. To ja, to tak. Przejdźmy może, bo tam proszę jest... Proszę bardzo, tak, to bardzo malutkie mieszkanko, zapraszam. Dzień dobry, kłaniamy się. Mikołaju, czyń powinność. Tak, muszę najpierw zadać jedno bardzo ważne pytanie. Czy była pani grzeczna? No myślę, że byłam bardzo grzeczna, co pokazują moje wyniki w nauce. O, to proszę się pochwalić. Zaliczyłam egzamin z biechami na 4+. No, brawo, fantastycznie. A biochemia łatwa nie jest. No nie jest, nie jest. No właśnie. Mikołaju, jeszcze kawałek może tego liściku, a może pozwólmy pani Beacie odczytać uroczyście ten list. Proszę, To może ja powiem po prostu, co a pani pamięta? Było. No pamiętam. No, śmiało. Więc zaprosiłam Mikołaja do Łomży, do tego pięknego miasteczka. Mieszkam tutaj od października, gdyż jestem studentką pielęgniarstwa. No i różnych tutaj poznaję ciekawych ludzi. Jestem również członkinią zespołu tanecznego Meandry, który chciałam bardzo serdecznie pozdrowić. Dołączamy się. Tak. No i wszystkie moje koleżanki, które pracowicie rozpoczęły niektóre z nich praktyki teraz w szpitalu. Całą moją szkołę też bardzo piękną, nową. Jestem bardzo zadowolona z mieszkania w Łomży, mieszkam się tu fajnie, przyjemnie. No i wszystkim jeszcze raz chciałabym życzyć wesołych świąt, też korzystając z okazji. Okej, w porządku. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Mamy dla pani prezenty. No znaczy, my. Mikołaj, no. Ten specjalny niebieski Mikołaj. Ten specjalny niebieski Mikołaj. Na początek, co dobrego? Proszę bardzo. To jest ekspres wysokociśnieniowy do kawy. Bardzo dziękuję, super. Przyda nam się wszystkim. I tu... Zestaw kawy Prima. No nie mogłam dostać lepszego prezentu, bardzo dziękuję. No prosimy, może tutaj, tak. Tutaj proszę bardzo, prawie może na stół, żeby to wszystko tak. nie rozsypało tak, się. Tak, tak. Namówimy panią na otwarcie. Od razu, tak, można? No o, nie, trzeba. Od razu kawę, wygodę, proszę na to. Bardzo proszę. Zimno dzisiaj. Tak, zapraszam. Ja tutaj zaczęłam piec pierniczki, bo też tu opisałam, że właśnie tutaj już przygotowania do świąt trwają. Kolejna porcja niestety musiała powstać, bo pierwsza została już zjedzona. Przez kogo? No koleżanki i nieodwiedzających, gdyż prowadzę taki dość otwarty tryb życia. Tak. Rozumiem, no i brak, który się czai. Tak, oczywiście, także ekspres będzie świetną
tutaj dla mnie wyposażeniem mojego mieszkania i na pewno posłuży, no nie tylko mi, ale wszystkim moim gościom. Bardzo dziękuję. Się z tego super, cieszymy. Super. Gratulujemy Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy za wspaniałe zaproszenie. Naprawdę byliśmy i jesteśmy wciąż pod ogromnym wrażeniem. Dziękuję. Czy długo powstają takie ładne zaproszenie? Powiem tak, to był przerywnik właśnie w nauce do biochemii. Także no to było dla mnie też bardzo miłe, no myślę, że troszeczkę poświęciłam na to czasu. Pani. Cieszę się, że się spodobało. Pani oprócz nauki pielęgniarstwa jeszcze ma takie bardzo interesujące mnie hobby. To znaczy Pani na czymś gra, na jakimś instrumencie. Gra to za dużo powiedziane, dopiero się uczę. Debiut będzie w te święta, przy wigilijnym stole myślę. A może zrobimy przedpremierę? No nie, bo myślę, że strama by mnie bardzo zjadła. Ale tutaj. No! Nie, nie, naprawdę, proszę. Nie. Mam też taki problem techniczny, bo bardzo długo ćwiczyłam, no i niestety wszystkie strojki się wyszczerbiły, także przepraszam. A ja myślałam, że sąsiedzi w końcu poprosili litości. No, to kolejna rzecz, która może nastąpić w niedługim czasie. Okej, okay, bardzo serdecznie raz jeszcze Pani Beatko gratulujemy. Bardzo dziękuję. Cieszymy się, że mogliśmy przyjechać dzisiaj do tej pięknej Łomży, do wspaniałej naszej słuchaczki, która no, odebrała swój jak najbardziej zasłużony ekspres do kawy. No co, na koniec wesołych świąt? Tak, jeszcze raz wszystkim chciałabym życzyć wesołych świąt i pozdrawiam również rodziców, którzy myślę, że słuchają. Dziękujemy i pozdrawiamy. My też pozdrawiamy wszystkich Łomżan. Proszę przekazać pozdrowienia dla wszystkich koleżanek, kolegów, dla pielęgniarek, przyszłych pielęgniarek, tak lekarzy jest. I całego personelu medycznego. Tak, to na koniec takie wspólne razem świąteczne ho, ho, ho. 3, 4. Ho, ho, ho! Dziękujemy, pozdrawiamy z Łomży. Dziękuję bardzo.